Hej! Dziś przychodzę do Was z moimi ulubionymi zapachami na jesień. I ktoś może być zdziwiony, że halo kobieto, spadł już śnieg, jest zima. Dla mnie osobiście zima zaczyna się dopiero 6 grudnia, bez względu na to, czy jest śnieg, czy go nie ma. Do 6 grudnia jest zawsze jesień. A tak naprawdę drugą rzeczą, o której myślę warto Wam wspomnieć, to jest taka, że ja tak naprawdę zapachy dzielę na zapachy na miesiące ciepłe i na zapachy na miesiące chłodne, tak? Latem czy wiosną, kiedy jest ciepło, czy nawet jesienią, ale taką wczesną, ciepłą jesienią używam zapachów lekkich, orzeźwiających, częściej właśnie owocowych, takich wiecie, radosnych. A zimą i ogólnie kiedy jest chłodniej, czyli też jesienią, czyli też nie wiem, chłodną wiosną, taką wczesną i tak dalej, używam zapachów cięższych, słodszych, takich, które mnie bardziej otulają. I pamiętajcie jeszcze, że są to moje ulubione zapachy na jesień, wedle mojego gustu i wedle tego, co ja lubię. Jeśli któryś z tych zapachów, które Wam pokażę, Wam się nie podoba, no to cóż, to jest Wasz gust, tak? Nie znaczy, że jak mi się jakiś zapach podoba, to nie znaczy, że jak ja, wiecie, że ja kłamię mówiąc, jak Wam się ten zapach nie podoba, tak? Bo mi się on podoba, wiecie o co chodzi, a jak Wam się nie podoba, no to trudno, mamy po prostu inne gusta. Pierwszym zapachem, który chciałabym Wam pokazać w tym filmie, jest w sumie nasza nowość, czyli Far Away Rebel. Powiem Wam szczerze, jak pierwszy raz go powąchałam, to nie byłam jakoś super zachwycona. W sensie, okej, fajny, słodkawy zapach. Dopiero tak naprawdę po kilkunastu użyciach bardzo się do niego przekonałam. I tak, tutaj w butelerce on nie jest bardzo zużyty, ale już tak naprawdę zużyłam całą perfumetkę, którą miałam. Już będzie w najbliższym denku na pewno. I ten zapach jest naprawdę świetny. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, które tutaj mamy, to mam, już Wam czytam, likier porzeczkowy, czerwone owoce, śliwkę, kwiat pomarańczy, konwalię, jaśmin, patchouli, słony karmel z czekoladą oraz bursztyn. Fajny, słodkawy zapach, ale nie jest aż tak moim zdaniem duszący. Jednak jedyną wadę ma ten zapach, to znaczy jest średnio trwały. Naprawdę jest średnio trwały. Muszę się tak naprawdę poprawiać nim kilkukrotnie w ciągu dnia, ale jest dosyć tani i naprawdę tak na co dzień jesienią bardzo, bardzo, bardzo mi przypasował. Kolejny zapach, który uwielbiam szczególnie jesienią i zimą, jest to woda perfumowana lak. Tak, klasyczna i wiem, że ten zapach ma mnóstwo zwolenniczek kobiet, które go naprawdę uwielbiają. Jest to bardzo słodki zapach. Dla mnie na lato, mimo że on wyszedł właśnie jakoś tak wiosną, latem, na lato dla mnie jest już za słodki. Chociaż wiem, że nie wszystkim to przeszkadza, natomiast no tak, jest bardzo słodki, ale też jest naprawdę bardzo trwały. I fajny, taki otulający właśnie. Kiedyś pamiętam, w ogóle kiedy on wszedł, był ogromny boom na ten zapach. Właśnie jakoś tak bardzo wszystkim przypasował. I muszę powiedzieć, że mi też bardzo przypasował. I teraz właśnie bliżej chłodu, to lubię go naprawdę bardzo używać. I mamy tutaj nuty bergamotki, czerwonej porzeczki, soczyste czerwone owoce, płatki czerwonych róż, kwiat jednej nocy, jaśmin, akord karmelowo-ambrowy, drzewo sandałowe i wanilia. I tutaj mamy dopisane, że jest to absolut. Absolut, z tego co pamiętam, to jest taka nuta... Nie chcę Was oszukać, ale kiedyś czytano ten temat, że to jest coś takiego bardzo, bardzo, powiedzmy, dobrze wyciągnięty zapach. Tu coś jest z tego co pamiętam, jeśli chodzi o produkcję tej nuty, że ona jest jakoś tak produkowana, że po prostu wyciągamy cały intensywny zapach właśnie z tego konkretnego składnika, więc no tak, czuć tu mocno wanilię, zdecydowanie. Jest to właśnie typowo waniliowy zapach, ale jest naprawdę bardzo piękny, słodki, otulający, no i musicie przyznać, że ma naprawdę przepiękne, przeuroczy opakowanie, flakonik jest naprawdę śliczny. No i męska wersja też jest śliczna, więc fanom słodyczy bardzo, bardzo, bardzo polecam. Jedynym zapachem w tym zestawieniu, który nie pochodzi z firmy Avon, jest zapach Amber Elixir Crystal od
Oriflame. I powiem Wam, miałam z tym zapachem pewien problem, bo on wyszedł właśnie w lecie. I tak wącham próbkę i tak mówię, kurde, ładny ten zapach. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładny. I no wiecie, wąchając go mi się bardzo podobał. Ale kiedy psikałam się nim, no to było takie... Coś mi nie pasowało. I już miałam go w sumie oddać albo sprzedać komuś. Ale jakoś tak właśnie jesienią do niego znowu wróciłam. I wtedy stwierdziłam, że jest to naprawdę przepiękny zapach. Po prostu został wprowadzony dla mnie w złym momencie w roku, bo... Jest to dosyć intensywny zapach. Nie jest on taki słodki, ale też nie jest, wiecie, jakiś ostry. Taki jest wyrafinowany. Tak bym go nazwała, ale jest naprawdę taki też otulający, dosyć ciężki i bardzo mi się podoba ten flakon. W ogóle kolor tego flakonu i to, że tutaj mamy takie żłobienia. No, taki prosty, prosty, ale naprawdę bardzo ładny. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj akord bałtyckiego bursztynu, myślę, że stąd też kolor tej butelki, czarnuszkę oraz brązowy cukier. Nie jest to zbyt słodki zapach, ale rzeczywiście bardzo przyjemny i dla mnie jesienią, jeśli mam ochotę na coś mniej słodkiego niż Lak albo Rebel, to jest po prostu cudowne. Czwartym zapachem, który chcę Wam pokazać, jest zapach z serii, która w sumie jakoś nigdy mnie nie pociągała. Zawsze wydawała mi się taką serią dla starszych pań albo dla dojrzałych pań, a tymczasem jeden z tych zapachów mi się bardzo spodobał, czyli Today, Tomorrow, Always, My Everything. Bardzo fajny zapach. Też na początku nie mogłam się do niego przekonać, ale kiedy właśnie przyszedł chłód, to jakoś tak mnie zaczarował. Jest on słodki, ale nie aż tak słodki jak Lak. Jest bardziej kwiatowo słodki. Taki, nie wiem jak to nawet nazwać, ale jest właśnie My Everything. On chyba, nie wiem czy on nie wyszedł jakoś w okolicy walentynek, bo kojarzy mi się, nie wiem dlaczego, z miłością. Naprawdę bardzo fajny zapach. Bardzo długo się utrzymuje ten zapach na mnie. Aż powiem Wam szczerze, byłam w szoku. I jeśli chodzi o nuty zapachowe, mam tutaj bergamotkę, malinę, imbir, różane trio, kwiat pomarańczy, jaśmin, drzewo sandałowe, żywice i praliny. Piękne opakowanie, piękny flakon, bardzo prosty, zresztą tak jak wszystkie flakony z serii Today, Tomorrow, Always. I naprawdę śliczny, śliczny, elegancki, ale nie do, ale wiecie, taki nie za bardzo, lekko kwiatowo właśnie różany zapach. Skoro już jesteśmy przy serii Today, Tomorrow, Always, to w sumie jest jeszcze jeden zapach, który bardzo mi się spodobał z tej serii, ale w sumie przeszedł absolutnie bez echa w katalogu. Jest to zapach Today, Tomorrow, Always Absolute. Zapach tak intensywny, że chyba w życiu nie miałam czegokolwiek podobnego. Bardzo mocny. Na pewno na zdecydowanie chłodne dni, bardzo elegancki i mega mocny. Naprawdę, uwierzcie mi, mi wystarczy, że raz psiknę sobie na nadgarstek, nałożę to na drugi nadgarstek i z nadgarstków przeniosę to sobie gdzieś za uszy bądź na dekolt i uwierzcie mi, będzie mnie czuć przez najbliższych kilka godzin. To jest tak niesamowicie intensywny zapach, że ja aż byłam w szoku po prostu, bo... No moja mama kiedyś, jak ja użyłam go, tak patrzy na mnie i mówi: Boże, dziecko, wypryskałaś się normalnie jakiś chłop, aż się za tobą ciągnie. A ja mówię, no mamo, raz tylko się psiknęłam. Rzeczywiście to jest tak intensywny zapach. I muszę powiedzieć, że to jest zapach na pewno dla pewnej siebie kobiety, która jeśli ktoś zwróci na nią uwagę przez zapach, no to wiecie, nie zawstydzi to jej. Bo rzeczywiście ten zapach zwraca na siebie uwagę i wydaje mi się, że też tutaj czuję jakieś różane nuty. Naprawdę piękny, dla mnie po prostu prześliczny flakon. Bardzo prosty, jest to 30 ml. Niestety jest to już zapach wycofany, no ale ja naprawdę jeszcze jedną butelkę zakomikowaną i rzeczywiście na pewno do niego jeszcze wrócę, to wykończę. Mamy tutaj nuty kalabryjskiej bergamotki, kwiat pomarańczy oraz drzewo sandałowe. Trochę biedny ten opis, ale nie ma już go niestety na stronie Avonu,
ale jeśli go gdzieś spotkacie, będziecie go mogli powąchać i akurat Wam się spodoba, to bardzo, bardzo, bardzo polecam, bo jest mega intensywny i mega trwały, przez co też jest naprawdę bardzo wydajny. A już ostatnim zapachem, który chciałam Wam pokazać w moim zestawieniu moich ulubionych zapachów na jesień, jest zapach niestety już wycofany, przynajmniej na razie. I jest to zapach ultra sexy. Coś pięknego. Na początku ja go nie używałam tak naprawdę. Kiedyś jak on wszedł, używała go moja przyjaciółka i zawsze ten zapach mi się z nią kojarzył, serio. Po prostu jak go czuję, to zawsze mi się przypomina Dorota, bo ona go naprawdę namiętnie używała. I pamiętam jedno, to jest, słuchajcie, woda toaletowa i pamiętam, że ona się mega utrzymywała na niej. Więc ja stwierdziłam ostatnio, że a skoro mam butelkę zachomikowaną, to kurde, to był fajny zapach, to może ją spróbuję, zobaczę co to jest. I po prostu, słuchajcie, zamurowało mnie. To jest tak piękny zapach i do tego tak trwały. Woda toaletowa, słuchajcie, która trzyma się na mnie bite 12 godzin. Mówię to naprawdę z czystym sumieniem, serio. No to było niesamowite, bo kiedyś popryskałam się nim rano, przed wyjściem z domu na zajęcia, czyli no nie wiem, 7 rano była. Wróciłam gdzieś około 7 i ja wciąż go na sobie czułam. No niesamowite, bo to jest tylko woda toaletowa, to nie jest, słuchajcie, woda perfumowana, a jego trwałość jest po prostu powalająca. Piękny zapach, lekko słodkawy dla mnie, ale taki zadziorny, taki, no nie wiem właśnie jak Wam go określić, bo ja nie jestem dobra w określeniu zapachów, ale jest właśnie, dla mnie jest taki lekko słodkawy, ale też czuć owoce. Jest taki właśnie zadziorny i bardzo podoba mi się ta buteleczka, jest taka inna i nie wiem, ale bardzo mi się podoba po prostu. I tutaj mamy nuty gruszki, bergamotki, marakui, magnolii, brzoskwini, peonii, złotego bursztynu, piżma oraz słodkiego drewna. Nie wiem czy usłyszałyście, ale chyba w większości zapachów, które Wam właśnie dzisiaj pokazałam, jest nuta bergamotki, więc być może to jest właśnie nuta zapachowa, która do mnie przemawia jesienią najbardziej. A, bardzo ważna informacja, ten zapach już jest wycofany, ale pojawi się w katalogu 1 na 2019. Dokładnie, będzie w cenie, jeśli się nie mylę, 45,99. Może nie najtaniej, bo bywał czasem taniej, ale myślę, że fanki tego zapachu będą szczęśliwe i myślę, że wtedy bardzo warto zrobić sobie na niego zapas. I ja sobie tak właśnie zrobię. No coś pięknego. Powiedzcie mi koniecznie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione zapachy na jesień albo ogólnie na te chłodniejsze miesiące. Powiedzcie też, co uważacie o tych zapachach. Może któryś z nich miałyście? Może Wam się nie spodobał, a może Wam się właśnie spodobał. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach właśnie na te pytania odpowiedzi. I widzimy się już w następnym filmie. Cześć!